Witajcie w kolejnym odcinku. Jesteśmy w wiecznym mieście, czyli w Rzymie. Podczas naszego wyjazdu w Rzymie będziemy najdłużej, bo spędzimy tutaj 3 dni. Nasze pierwsze miejsce dzisiaj to będzie Piazza del Popolo. A w ogóle Angie teraz tam zakrzania, bo z góry zobaczyła, że gość tu tańczy jak Michael Jackson, a ona jest wielką fanką. Ej, Angie, ty to chyba miałaś już nieplanowaną pierwszą atrakcję, co? No i to na samym początku. Ja jestem wielką fanką Michaela Jacksona. Naprawdę wiem o nim wszystko, wszystko obejrzałam. I on naprawdę tańczył, no pewnie nie identycznie jak Michael, ale bardzo, bardzo podobnie, bardzo dobrze tańczył naprawdę, że no ja aż się poryczałam. Ojejku. No naprawdę, naprawdę, tak się wzruszyłam. No i musiałam podejść i zapytać o zdjęcie. No ale było widać, że naprawdę dobry jest w tym, nie? Nawet tak. Na mnie zrobiło to wrażenie, a nie należę do jakichś fanów, także fajnie. To jeszcze szybki luk na ten plac, bo niestety nie, przez to, że on włącza tą muzykę, to niespecjalnie możemy nagrywać, bo jakby to było w filmie, to musielibyśmy wykupić prawa autorskie. Na samym placu jest podobno najstarszy obelisk w Rzymie. No i plac jest bardzo przyjemny, fajnie wygląda. Tam jest jakaś reklama Szybkich i Wściekłych, którzy w ogóle chyba byli nagrywani w Rzymie. Tam z tyłu jest jeszcze fajna brama wejściowa do miasta. W sumie do pewnie starej części miasta, bo oczywiście Rzym zaczyna się dużo dalej dzisiaj. A my sobie idziemy w te uliczki. I jeszcze fontanna Neptuna po przeciwnej stronie placu. Bardzo dużo jest tutaj rzeźb i pomników. Wszystko wygląda pięknie. Ale pan. Na razie zamówiliśmy samą kawkę, bo jeszcze nie jesteśmy głodni. Później na pewno coś skosztujemy, prawda? Tak, tylko choć ja muszę to postawić, bo jest tak gorące, że... No to prosta. Ale i tak byłeś dzielny. No, ja ogólnie nie mam talentu do noszenia gorącego. Ale jakoś się udało. I po kilku minutach marszu z tego pierwszego placu dochodzimy właśnie do schodów hiszpańskich, czyli pewnie też takiego obowiązkowego i popularnego punktu na mapie Rzymu. Przy schodach oczywiście ultra tłoczno, chociaż chyba już nie można na nich siadać. Chociaż nie, tam w cieniu ludzie siedzą. Znaleźliśmy wolne miejsce. To czas spróbować kawy. Za euro 50, więc swoją drogą bardzo na tanio. No chyba póki co najtańsza, proszę. No, fajna. Przy okazji udało się usiąść w cieniu, więc można się trochę ochłodzić i trochę odpocząć, bo dość mocno dzisiaj świeci słońce. Porobiliśmy sobie kilka zdjęć na tych schodach. Idziemy jeszcze na sam szczyt. Jest tutaj chyba jakiś kościół. No jest bardzo ładny, jak w sumie wszystko póki co, co tutaj widzimy. Pierwsze wrażenie Rzymu? Kapitalne. Chyba będzie to miasto numer jeden w całej podróży. I tak to wygląda po wejściu schodami w górę. Bardzo uroczo. Idziemy teraz na podobno najlepszy makaron w Rzymie. I też bardzo tani, bo za porcję 4,50. No brzmi aż niesamowicie. Ogólnie znaleźliśmy to miejsce, bo jak sobie szliśmy tutaj pod te schody, to zobaczyliśmy wielką kolejkę ludzi. Jak siedzieliśmy na schodach, to sprawdziliśmy na Google Maps, co to jest za miejsce. No i się okazuje, że faktycznie są to makarony po 4,50 za porcję. Idziemy testować. Jesteśmy już przy tym miejscu. Jest mała kolejka, ale chyba to szybko idzie, no bo ile to nałożyć komuś porcję makaronów? Czyli idziemy się ustawić i widzimy się w środku. To idziemy. To teraz jeszcze zostało znaleźć jakąś jadalnię. Taką powiedzmy polową. Aby tylko w cieniu. Chyba czuję brokuły.
bo to brakuło. No i super. Albo... ale nie brokuły, chyba kalafior. A, tak, masz tak, rację, kalafior, no. No dobra, siadaj. Naprawdę bardzo dobry. I w ogóle nigdy nie jadłam takiego. No jest inny, faktycznie. No to śmiało możemy polecić. Chyba miejsce jest takie, że każdy na pewno tutaj będzie. Gdzieś są mega tłumy, a i tak nawet nie musieliśmy czekać długo. No jest super uczciwie tanio. Po prostu cena, jakość, jak na realia kraju, w którym jesteśmy, no to jest ekstra. W tym miejscu każdego dnia są do wyboru dwa makarony, przez co one są ciągle świeże pewnie. Jeszcze raz schody z innej perspektywy. Ogólnie to ciekaw jestem, jak tu będzie jutro. Wyczekujcie kolejnego odcinka, bo dziś jest niedziela, więc nie dziwi to, że jest tak tłoczno. Ciekawe, czy w poniedziałek będzie na przykład dużo mniej ludzi. Czy będzie tak, że będzie się dało na spokojnie sobie zrobić zdjęcia. Bo wiadomo, że w niedzielę jest większy ruch, ale z drugiej strony to jest Rzym. U mnie tu zawsze jest mega dużo ludzi. I mówię to wszystko w takim pozytywnym sensie, bo oczywiście wolałbym mieć cały Rzym dla siebie i samemu sobie tu chodzić i... Samemu? W sensie, że dla nas. W sensie, że dla nas. Ale tak na zasadzie wiesz, że nie ma tłumu i robisz sobie na spokoju zdjęcia i tak dalej. Ale to jest raczej mało możliwe. I tak mi się tu podoba i tak cieszę się bardzo, że tu jestem. Chyba póki co ze wszystkich miejsc najbardziej w ogóle się cieszę. Chociaż tamte też były świetne. Dotarliśmy do kolejnego miejsca, które jest ultra popularne. Każdy, kto jest w Rzymie, przychodzi tutaj. Jest to Fontanna di Trevi. Idziemy znaleźć jakąś fajną miejscówkę, żeby pokazać to z dobrej perspektywy. No i znaleźć jakieś miejsce, z którego będzie dobry widok. Nie było trudno. Mega fajnie wygląda ta fontanna. Póki co jest to chyba jedno z fajniejszych miejsc, w jakich byliśmy. Ale już widzę, że na pewno trudniej będzie zrobić sobie tutaj zdjęcie. A tobie podoba się widok na fontannę? Jest przepiękna i bardzo duża. Naprawdę cudowne miejsce, prawda? Można zejść sobie po schodkach na dół, pod samą fontannę. A jak do tej pory jest to zdecydowanie najbardziej zatłoczone miejsce, w jakim byliśmy. Z tym miejscem wiążą się liczne tradycje, chociażby ta, że wrzucenie do fontanny monety ma dawać gwarancję, że powróci się do Rzymu. A ponieważ codziennie robi to naprawdę tysiące turystów, to miasto zarabia na fontannie około 500 euro dziennie. Musimy wrócić do Rzymu. Dotarliśmy pod Panteon. Pomyśleć, od kiedy to tutaj stoi. Jak wygląda kolejka do wejścia? Zaczyna się gdzieś tam. Idzie sobie tędy. Zawija sobie tutaj na drugą stronę. I jak widzicie, dopiero tam jest wejście do Panteonu. Teoretycznie wydaje się, że jest to mega długa kolejka, ale bardzo szybko to idzie. Także stoimy i myślę, że w ciągu 10 minut powinniśmy tam wejść. I podobno w Rzymie jest też dużo takich hydrantów, z którego można sobie czerpać pitną wodę. My za chwilę też uzupełnimy swoje. Krótki update z kolejki. Mega szybko idzie. Aż się nie spodziewałem, że tak szybko. Poszedłem nagrać, a Angie stała w kolejce i aż nie mogłem jej znaleźć, bo nie spodziewałem się, że tak daleko już może w tym czasie przejść. No i na Panteonie spełniło się to, z czego obawialiśmy się w Pizie i o czym czytaliśmy wcześniej. Czyli tutaj z odkrytymi ramionami nie można. I faktycznie obsługa to sprawdza. Ale byłam przygotowana. Dobra, jesteśmy w środku. O kurczę. Powiem wam, że to jest coś specjalnego. To wygląda naprawdę mega, 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 mega. I pomyśleć, że jest to budynek, który pierwotnie został wybudowany w 27 roku przed naszą erą, a później cesarz Hadrian nakazał jego przebudowę i w takiej formie jak dziś dano go do użytku w 125 roku. W środku znajduje się też grób Wiktora Emanuela II. A więc pierwszego króla Włoch po zjednoczeniu się królestw. Jego nazwisko kilkakrotnie przewijało się już w naszych filmach i wiemy, że w Rzymie pojawi się jeszcze przynajmniej jeden raz. No, nie mogę aż się nadziwić, jak tu jest pięknie. I dodatkowo ta magia, gdy wiesz, w którym roku ten budynek tu powstał.
tyle lat. Coś niesamowitego. Ołtarz. Tam u góry jest taka wielka dziura, ale w razie deszczu zrobiono wszędzie tutaj właśnie na posadzkach też takie dziury, żeby w razie deszczu. Odpływy? Tak. No faktycznie, żeby się woda tu nie zbierała. Dobrze pamiętałaś. Widać, że jest ich więcej. A tutaj znajduje się grób Rafaela Sanzio, jednego z wybitnych malarzy. Jak podobało ci się w środku? No, bardzo. Ja jestem totalnie zaskoczony, bo spodziewałem się po tym, jak on wygląda na zewnątrz, że będzie taki surowy w środku. A tylko od razu po wejściu do środka myślałem sobie taki wow, mega. Myślę, że też jedno z najfajniejszych miejsc całego wyjazdu, jak dla mnie. Tak, racja. Robi naprawdę ogromne wrażenie. A tak wygląda Panteon z boku. Właśnie go okrążamy, kierując się do kolejnego charakterystycznego punktu miasta. W takim uroczym sklepie kupiliśmy sobie aperolki za 2,50. A tutaj wszędzie, w restauracjach, są za minimum 8 euro. A tak to przeważnie 10-12. No i właśnie dlatego zdecydowaliśmy się, że kupimy sobie taki, bo ogólnie mogę zapłacić trochę więcej, ale szczerze 20 euro za dwa drinki to już trochę mi szkoda. Znajdujemy się teraz na placu Campo de Fiori. Jest to no tyle charakterystycznym miejscem w punkcie Rzymu, że od XVI wieku odbywały się tutaj publiczne egzekucje. A od XIX wieku stał się ten plac popularnym targiem. O, no i widać, że do dzisiaj już to zostało. Egzekucji tu nie stwierdziliśmy, ale targ na pewno. I to jest podobno ulubione miejsce młodzieży. I media też się podoba. Kosztujemy aperola. Czas na próbę. Szczerze mówiąc, to dobry. Mocny. No, dlatego dobry. 9% ma. Jedyne co, no to brakuje trochę lodu, nie? Mógłby być jeszcze zimniejszy. Ale i tak jest zimne. Ale w smaku jest okej. Okay. Co można kupić na takim straganie? Są alkohole. Tu chyba robią jakieś soki. Aha, są takie kubeczki z owocami. Jakieś koszulki. No. Pewnie lokalne wyroby. Pesto. To chyba jakieś oliwy, nalewki. Też widać, że już się pakują. Wszyscy już zwijają interes. Ja nie wiem, co oni mają z tymi kształtami tutaj. Szczególnie z jednym kształtem. Tak, ten kształt jest dominujący. Na butelkach, na magnesach, na obrazach, na fartuchach, wszędzie. No i zupełnie przypadkowo znowu trafiliśmy na fajną miejscówkę. Średnia ocena 4,9. Opinie bardzo dobre. I chyba spróbujemy tutaj. Idziemy zobaczyć, bo patrzyliśmy wcześniej, było tanio. Zobaczymy, czy będzie też smacznie. I mamy naszą pizzę neapolitańską. Więc sprawdzimy, jak smakuje. Otwórz. No, wygląda fajnie. No. Bardzo dobra. Tak. Mhm, bardzo dobra. Czuć ten sos pomidorowy, ale czuć, że on jest taki świeży. I to ciasto jest takie kruche. Tutaj chrupiące z wierzchu. Takie grubsze na końcu. Ale naprawdę bardzo dobra. Zjadłem tylko samo ciasto póki co. Ciasto jest chyba najlepsze, jakie pizzy jadą. Tak? Do tej pory, no. Ale czuć, że to jest takie świeże, że naprawdę, tak jak czytaliśmy, że inni na świeżo wszystko to robią. Fajnie. Cieszę się, że to wzięliśmy. No i tanie, bo ta pizza kosztowała 6,50. Przed wami Piazza Navona. Również jedna z najpopularniejszych miejsc w Rzymie.
klasyka. Rzeźby z gołą. Tym razem dupą. Ale oczywiście są rzeźby, jest fontanna, są piękne place. No i deptak dookoła. A i tam jest jeszcze obelisk. Już wiemy, że nie najstarszy, bo najstarszy widzieliśmy wcześniej. Ogólnie to coś tutaj się dzisiaj dzieje, bo te rajda jest telewizja. Zobacz, jest tutaj bardzo dużo samochodów. Coś widocznie tutaj nagrywają. Piazza Navona to jeden z najładniejszych rzymskich placów. Znajduje się on w miejscu, gdzie w 86 roku naszej ery została wybudowana arena do zawodów typu greckiego. Co widać tutaj dookoła, w zasadzie nie dookoła, tylko ona ma taki owalny kształt. To jest właśnie pozostałość po tej starożytnej arenie. Oprócz tego znajdują się tutaj też piękne fontanny, ten obelisk, który już tu wcześniej pokazywałem, no i liczne stragany i kawiarnie. To jeszcze jedna panoramka na ten plac, bo z tej perspektywy będzie to wszystko widać jeszcze lepiej. Mega fajnie. A my już ruszamy dalej. W Rzymie najwidoczniej święta już. Coraz bliżej święta. A tutaj jest Corte di Cassazione, czyli sąd miejski. No tutaj nawet sąd ładnie wygląda. Ładnie brzmi. Cassazione. Nawet tak kojarzy się jakaś kasacja, coś takiego, ale tak ładniej. Przechodzimy teraz na drugą stronę Tybru, gdzie znajduje się Zamek Świętego Anioła. Miejsce to zbudowano w II wieku naszej ery i było to mauzoleum dla cesarza Hadriana. Na szczycie zamku widzimy rzeźbę anioła chowającego miecz. Nawiązuje to do sytuacji z końca VI wieku, kiedy to podobno objawił się tu anioł, co zwiastowało koniec epidemii, a epidemię uważano wtedy za gniew Boga. Weszliśmy już do środka i okazało się, że bilety są darmowe. No, dziwna rzecz, bo weszliśmy do kasy z biletami, ja już wyjąłem portfel, żeby je kupić, a tu po prostu się je bierze 0 euro. Może dzisiaj mają darmowe. Albo, że niedzielę? Albo dzisiaj, a może nie wiem, za coś dalej będzie trzeba zapłacić. Zaraz zobaczymy. I zdaje się, że wyszliśmy na sam szczyt zamku, skąd na pewno będzie najlepszy widok. Jest i ten anioł chowający miecz. Koniecznie wpiszcie sobie ten zamek na liście miejsc do odwiedzenia, jeżeli będziecie chcieli tu przyjechać. Mega dobry widok. Ktoś też tu przyleciał podziwiać widoki. Idziemy sobie zgodnie z kierunkiem zwiedzania. Zeszliśmy już na dół. Zobaczcie na tą komnatę. Coś niesamowitego. Te ściany i sufit. Spektakularny widok. To jest pomysł Paula III. Nieźle. Rozmawiam. I jeszcze ładny widok z okienka na most, którym tutaj przyszliśmy. Wracamy już do auta, idziemy sobie przez ten plac, od którego zaczynaliśmy rano. No i tu, jak nie tańczysz, to akrobata. Mega piękny zachód słońca na koniec dnia. Jesteśmy już blisko parkingu. Nazbierało się nam trochę tych godzin, ale w sumie nie najgorsza cena. Za 8 godzin. No ogólnie to jest już chyba za całą dobę wtedy. Aha. 22 euro to widzisz? 24 taryfa. Mhm. Więc chyba będziemy mogli polecić ten parking, bo blisko było. Widać już nasze auto. Ale echo. W ogóle patrzcie, tu jest takie zrobione, że odbija echo. Ale dziwne. Śmieszne. Już od rana się bawiliśmy w to. No, po drodze do wyjścia. A to nasz pokój.
Czy jakiś gościnny? No. Naprawdę. Łazienka. O, to się zrelaksujemy. No. Przyda się na pewno. O tyle chodzimy. Przez to zwiedzanie. Co patrzysz? Patrzę, czy to dalej jest tak widoczne. No jest. No, się sfajczyliśmy. Przerwoda, ale zobacz, a z prawej aż tak się nie rzuca, bo czy z lewej bardziej. Jest piwo, ciekawe za inne. Myślę, że i tak się skusisz. Co? Wolałbym wiedzieć za ile. Ale pewnie gdzieś tu będzie info. Może za darmo. Nie, niemożliwe. Ale ładny pokój, w ogóle taki styl. Bardzo. Taki stary styl, prawda? Mhm. Znaleźliśmy cennik. 4 euro za piwo. To chyba nie będę żałował. No ty sobie wypijesz piwo, a ja jakiś sok. Dobra, możemy tak się umówić. Bo piwo jest jedno. Tutaj. Ja nie wiem, co ci właśnie. Jedno piwo? Ale nie, pewnie. Pewnie można dokupić tam w barze, ale ja w sumie nie chcę. Także to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie koniecznie, że to tak naprawdę dopiero pierwszy odcinek z Rzymu i będzie kontynuacja tego. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to kliknijcie tutaj, żeby nie przeoczyć tych kolejnych ciekawych miejscówek, które na pewno tutaj będą. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.